Święty Mikołaj urodził się w mieście Patara w Azji Mniejszej położonym w połowie III wieku. Rodzice jego bardzo pobożni, jedyne to dziecię mając, najstaranniej je wychowali i od dzieciństwa w cnoty chrześcijańskie wprawili. Był jeszcze niemowlęciem, kiedy się okazało, że go Pan Bóg na wielkiego sługę swego przeznacza. Pierwej pościć niżej jeść zaczął, bo gdy codziennie często ssał pierś matki w środę i piątki raz tylko i to w wieczór przyjmował pokarm. Gdy podrósł, oznaczał się najskromniejszymi obyczajami, jak mógł najdłużej przebywał w kościele. Stronił od lekkomyślnych zabaw swoich rówieśników, a na czytaniu ksiąg świętych najwięcej czasu trawił. Miał stryja człowieka wielkiej świątobliwości, który widząc w młodym synowcu swoim tak pobożne usposobienie, skłonił go do obrania stanu duchownego. Rodzice z radością zgodzili się na to, a on wkrótce kapłanem został i zajaśniał wszystkimi cnotami temu świętemu powołaniu właściwym. Zajmując się gorliwie obsługą duchową, wielkim był jałmużnikiem, że posiadał znaczny majątek, po rodzicach hojnie wspierał ubogich i starał się szczególnie, aby o tym nikt nie wiedział. Mieszkał w Patarze pewien znakomitego rodu szlachcic, który podupadł był zupełnie na majątku i miał trzy córki dorosłe słynące z urody, a których już prawie nie miał czym wyżywić. Przyszła mu myśl niegodziwa wydać te nieszczęsne dziewice na rozpustę, a tym sposobem i im i sobie do życia sposób zapewnić. Z czego w najwyższej rozpaczy były te poczciwe panienki, dokąd najprzykładniej żyjące. Doszło to do wiadomości świętego Mikołaja. Ten niezwłocznie wziął znaczną ilość pieniędzy i przyczepiwszy do nich kartkę z napisem na posag twojej najstarszej córki twoje utrzymanie, wrzucił taki worek z pieniędzmi w nocy przez otwór do mieszkania tego niedobrego ojca. Ten szczerze obżałowawszy swój niepoczciwy zamiar, odstąpił od niego po takim dowodzie szczególnego dla niej miłosierdzia Bożego i najstarszą córkę uczciwie za mąż wydał. Co widząc Mikołaj tymże sposobem i dla drugiej posag do mieszkania jej ojca wrzucił, a gdy i ta wyszła za mąż i trzecią tymże sposobem udarował, lecz już ze swoim dobrym czynem ukryć się nie mógł. Tak hojnie bowiem obdarzony przez niego ów szlachcic, słysząc utlający worek złota przez okno w nocy, wybiegł na ulicę, dogonił Mikołaja, upatrzył mu do nóg, za jego dobrodziejstwa dziękował. Święty zaś nakazał mu, aby o tym nikomu nie mówił, gdyż wszystkie dobre uczynki jak najskryciej wypełniał. Stryj jego, dopatrzywszy w nim wielką skłonność do życia więcej odosobnionego, wybudował umyślnie dla niego obszerny klasztor, umieścił w nim wielu zakonników, do których, gdy przyłączył się i święty Mikołaj, wkrótce na przełożonego wybranym został. Zażywał tam przez czas pewien, większej niż w zawodzie świeckiego kapłana, lecz zapragnąwszy życia pustelniczego, puścił się do ziemi świętej z zamiarem osiedlenia się tam pomiędzy pustelnikami. Płynąc do Aleksandrii, przepowiedział żeglarzowi wielką burzę, której on wcale nie spodziewał, a gdy od niej już prawie okręt miał zatonąć, za modlitwą Mikołaja morze się uciszyło. Podczas nawałności spadł był majtek z wysokiego masztu i zabił się na miejscu. Święty, pomodliwszy się nad nim, do życia go powrócił. W Aleksandrii, gdzie na wieś przez tych niego uczynionych cudów wielką liczbę do niego pętanych i chorych zniesiono, wszystkich modlitwą swoją uzdrowił. Zwiedziwszy miejsca święte, miał już iść na puszczę, kiedy podczas modlitwy taki głos z nieba usłyszał: Mikołaju, wróć się do owiec, któryś opuścił. On, wnosząc, iż wolą Boga jest, aby wrócił do swego klasztoru, przyszedł do niego, gdzie znowu wśród modlitwy powiedział mu głos z nieba: Nie to jest rola, na której pożytek z ciebie mieć mam. Idź do miasta Miry między ludzi, aby imię moje przez ciebie uwielbione było. Niezwłocznie sługa Boży puścił się do tego miasta, w którym nikt go nie znał. Tam podówczas, po śmierci biskupa, zebrani byli okoliczni biskupi dla obrania nowego pasterza. A gdy długo w tym do zgody przyjść nie mogli, udali się wszyscy wraz z ludem na gorącą modlitwę, prosząc, aby im Pan Bóg wyraźnie wolę swoją w tym okazał. Jakoż objawił Pan Bóg jednemu z najstarszych a wielkiej świątobliwości biskupowi, aby tego człowieka, który nazajutrz pierwszy do kościoła wejdzie, na biskupa obrali. Tymczasem tejże nocy Mikołaj, o niczym nie wiedząc, przybywszy do Miry, udał się prosto do kościoła, a znalazłszy go zamkniętym, modlił się przy nim, póki go nie otworzą. Skoro go otworzyli, pierwszy wszedł do niego, a biskupi już tego pilnujący, pomimo oporu, jaki stawił na biskupa mireńskiego, go wyświęcili. Obrawszy tę wysoką godność, rzekł sam do siebie Mikołaju: urząd, który się spotkał, zmusza cię, abyś już nie sobie żył, ale innym. Odtąd też zajaśniał cnotami najdoskonalszego pasterza. Zastał w diecezji swojej upowszechnione wielkie zbytki, których nawet dopuszczało się i duchowieństwo, nosząc bogate szaty. Zanim więc na to powstawać wyraźnie zaczął, sam się ubierał bardzo ubogo i cały dwór swój biskupi jak najskromniej prowadził. Przy tym codziennie jak najściślej pościł, jedną tylko jadając potrawę, i to dopiero późno wieczorem, aby tym więcej miał przez dzień wolnego czasu do sprawowania obowiązków swojego pasterstwa, którym ciągle był najgorliwie zajęty. Trudno też wypowiedzieć, jak świętym był on biskupem. O świcie już go było można widzieć w kościele, gdzie to pacierze kapłańskie wspólnie z innymi śpiewał, to święte sakramenta sam udzielał, to słowo Boże głosił z kazalnicy, albo dziadki małe katechizmu uczył.
Później odwiedzał chorych i biednych po ich mieszkaniach, a tak na nich wszystko rozdawał, że nieraz naczynia domowe i najlubieńsze księgi swoje sprzedawał, byle miał za co jałmużnę czynić. Od południa do wieczora załatwiał sprawy duchowe swojej diecezji. Później dawał posłuchanie wszystkim, z jakimi bądź prośbami do niego zgłaszającymi się. Ubodzy zaś w każdej porze dnia i nocy mieli do niego najwolniejszy przystęp. Co rok zbierał sobór prowincjonalny dla utrzymania karności w swym duchowieństwie. Tak sprawując pasterski urząd, przejmował się nieraz straszną trwogą ciężkiego rachunku, jaki zda za niego przed Bogiem. Razu pewnego, silnie ją przejęty, błagał Pana Boga na modlitwie, aby go od biskupstwa uwolnił, lecz usłyszał głos mówiący do niego: nie bój się, Mikołaju, nie opuszczę ja tego, który w służbie mojej trwa wiernie. Wielce tym pokrzepiony na duchu, trwał dalej w świętej gorliwości mąż Boży i Pan mu coraz więcej błogosławił, a on coraz większych pożytków z prac swoich pasterskich zażywał. Lecz wszczęte zostało pod Dioklecjanem i Maksymianem cesarzami srogie chrześcijan prześladowanie. Ogłoszono i w Mirze wyrok cesarski nakazujący wszystkim chrześcijanom oddawanie czci bożkom, a to pod karą śmierci. Jednym z pierwszych, których wielkorządca tego miasta uwięził, był święty biskup, który owczarni swojej nie odstępując, chociaż wiedział dobrze, co go czeka, wszystkich do wytrwałości zachęcał, a tych, którzy przed nimi schwytani, uwięzieni byli, po więzieniach odwiedzał i pocieszał. Długo w ciemnej i wilgotnej ciemnicy był trzymany, wiele w niej niewag doznał i byłby w końcu śmierć męczeńską poniósł, gdyby nie to, że w tychże czasach wstąpił na tron Konstantyn Wielki, który pierwszy z cesarzy Kościół wyswobodził. Wnet też święty Mikołaj z więzienia wypuszczony został, a tym łatwiej urząd swój sprawując pod rządami chrześcijańskiego i świętego cesarza, wytępił do szczętu w diecezji swej resztki pogaństwa i prawie wszystkie bałwochwalcze świątynie na kościoły pozamieniał. W takich razach słyszano niekiedy głośne ryki szatanów, gdy je zbożni z pogańskich wyganiał. Pod tę porę odbywał się walny sobór w Nicei z 318 biskupów katolickich złożony, a głównie na potępienie kacerstwa Ariusza przeciw bóstwu Chrystusa Pana Bluźniącego zgromadzony. Obecny na nim święty Mikołaj zajaśniał świątobliwością, nauką i gorliwością w zbijaniu szerzących się błędów. Gdy wrócił do Miry, w roku tym ciężki głód cały kraj dotknął. Za żadne pieniądze znikąd zboża sprowadzić nie można było. Zdjęty wielką nad biednym ludem litością, święty biskup uciekł się do modlitwy. A oto, gdy pewien kupiec z Sycylii do Hiszpanii kilka okrętów ze zbożem prowadził, ukazał mu się we śnie Mikołaj kupujący to zboże i dający mu zadatek, aby je do Miry dostawił. Przebudziwszy się, kupiec znalazł zadatek przy sobie i widząc w tym wolę boską cudownie sobie objawioną, dostawił do Miry tak wielką ilość zboża, że to mieszkańców od głodu uratowało. Zdarzyło się, że cesarz Konstantyn skazał był na śmierć trzech swoich wysokich urzędników, niewinnie o zdradę posądzonych. Mając oni już nadzieję tylko w Panu Bogu, przypomniawszy sobie świątobliwość i cuda przez świętego Mikołaja czynione, w więzieniu będąc jego pośrednictwa za wezwanie. W nocy, po której mieli być traceni, okazał się we śnie Mikołaj cesarzowi i rzekł do niego: wstań, cesarzu, a trzech niewinnych twoich urzędników od kary śmierci, na którą nie zasłużyli, uwolni, jeśli nie chcesz kary boskiej na siebie ściągnąć. Konstantyn spytał, ktoś ty jest, a on rzekł: jestem Mikołaj, biskup mireński, i zniknął. Cesarz niezwłocznie kazał sprawę skazanych na śmierć najściślej na nowo przetrząsnąć, o niewinności oskarżonych się przekonał, do łaski ich swojej przywrócił i z bogatymi kościelnymi podarkami do Mikołaja wysłał. Takimi i wielu innymi słynący cudami, za jednego z najuczeńszych i najświątobliwszych biskupów swojego czasu poczytywany, gdy nadchodził czas, w którym go Pan Bóg po zgotowaną dla niego nagrodę do nieba miał powołać, przygotowywał się Mikołaj do tego już tylko ciągle się modląc i śpiewając hymny, wśród czego pocieszało go niebo widzeniem aniołów. Zacząwszy ten psalm: w Tobie, Panie, nadzieję miał, i wymawiając te słowa: w ręce Twe polecam ducha mojego, zmarł świątobliwie 6 grudnia roku 327. Ciało jego naprzód złożone w Mirze wielu zasłynęło cudami, jak również i w mieście Bari we Włoszech, dokąd później przeniesionym zostało.